fakty. Właściwie wszyscy do końca mieli swoje rodziny. Ciekawe. Żony, kochanki, poznajmy ich miłość. Maria Juszkiewiczowa-Piłsudska, żona Józefa Piłsudskiego, który wygrał wojnę z bolszewikami. O moją rękę starał się dwóch kandydatów. Pierwszego z nich odrzuciłam i teraz żałuję, bo mój mąż Józef Piłsudski zostawił mnie dla innej kobiety. Nazywam się Roman Dmowski. Kochałam Marię. Nawet oświadczyłem się jej, ale mnie odrzuciła. Mimo niechęci do Józefa Piłsudskiego, budowałem z nim jednak niepodległą i drugą Rzeczpospolitą. Niestety Józef zdradził mnie. Ja bym tego nie chciał. Nazywam się Aleksandra Szczepińska. Byłam kochanką Józefa Piłsudskiego i jego drugą żoną. Urodziłam mu dwójkę dzieci. I przez całą wojnę pomagałam legionistom. To ja jestem zwycięzcą wojny właśnie polskiego bolszewizmu. Aleksandra zawsze mnie wspierała. Moje sukcesy w życiu osobistym zawsze motywowały mnie do pracy na naszym. Prywatne życie dowódców jest bardzo ciekawe.